świeżo po wyborach. Jak wygląda sytuacja właśnie partii politycznych? Kto wygrał, kto przegrał? I mógłby ewentualnie pan jeszcze, panie Robercie, nam podpowiedzieć, dlaczego Państwowa Komisja Wyborcza do tej pory wyników nie podaje? To bardzo proste. Drogi panie, gdyby wygrała Platforma, nie byłoby awarii, nie byłoby nic. Byłby zachwyt i pianie kurantów. Ale wiemy, że Platforma oszustów jest na drugim miejscu i ja podejrzewam, że gdyby uczciwie podano wyniki, to PiS wygrał znacznie wyżej. Ale wiemy, że to jest matecznik Platformy Oszustów. Mówię o pięknym grodzie nad Motławą, o Gdańsku. Gdańsk to miasto, gdzie niszczy się przemysł stoczniowy, gdzie niszczy się żeglugę zarówno wielką, jak i małą, gdzie niszczy się porty, w ogóle zakłady przemysłowe Trójmiasta, Wybrzeża, Gdańska. A na dobrą sprawę, dzisiaj przy klęsce Platformy Oszustów jest jeszcze nadzieja na to, że może prezydentem zostać Andrzej Jaworski. I ja myślę, że choć Platforma podaje wyniki i ta cała komisja pseudowyborcza, wyniki, że jest prawie 2-1 na rzecz naszego prezydenta Adamowicza, to ja myślę, że jeszcze może się tak to zmienić, że pan poseł Andrzej Jaworski może zostać prezydentem i, daj Boże. I powinien zostać z bardzo prostej przyczyny. Panu Adamowiczowi należałoby udzielić urlopu i żeby się cieszył swoimi 7 mieszkaniami i niech wreszcie zagospodaruje te mieszkania, niech odstąpi miejsca nowemu człowiekowi, który dał kiedyś powiew, że stocznie można uratować. Pan Adamowicz za swoje lata nie zrobił nic, żeby uratować stocznie, czy to Gdańska, czy to Gdyni, czy uratować porty, bo w tej chwili to wiemy, że jest kompletny zastój. Ja myślę, że gdyby Andrzej powiedział w rozmowie z panem Adamowiczem, jakie korzyści będzie miało Trójmiasto dzięki temu, że mamy piękny stadion, tylko po co? I jakie z tego wynikają korzyści dla mieszkańców Gdańska? Jaka będzie korzyść, jakie będą zyski? Dobrze, dlaczego dalej mieszkańcy Gdańska głosują na Platformę Obywatelską? Proszę dlaczego pana, dalej głosują? Proszę pana, mi to powiedzieć. I to jest ciekawe zagadnienie. Pamiętam sierpień 80, gdyż byłem z mikrofonem tuż przy bramie. Dziś brama nazywa się Bramą Wolności, a speaker umarł. Najlepiej po prostu, żeby o nim nie mówić. Nie wiem, dlaczego uczciwość jest taka, ale w sierpniu 80 roku Gdańsk i gdańszczanie, Trójmiasto było cudowne. To byli ludzie kochani, patriotycznie oddani sprawie polskiej, a dziś, o dziwo, jak gdyby Gdańsk oszalał, zapomniał o tym, o co walczył, co było celem sierpnia 80. Wiemy, że zostaliśmy oszukani przez Kuroniów, Geremków, Michników, Mazowieckich. Panie Robercie, ale nie wracajmy do tych spraw już historycznych, tak praktycznie mówiąc. Wracajmy do tej rzeczywistości. Wybory były 16 listopada, mamy 3 dni po wyborach. Państwowa Komisja nie ogłosiła wyników, ale ze wstępnych wyników sondażowych wynika, że Platforma w Gdańsku zdecydowanie wygrała. PiS oczywiście zyskał, ciut zyskał, ale po 7 latach to powinno być odwrotnie. To PiS powinien zyskać dużo, dużo więcej, a nie Platforma, która właściwie została w takim stanie, jaka była. A afer jest mnóstwo. Dlaczego Gdańsk dalej głosuje na Platformę Obywatelską? Drogi panie, serwery rosyjskie tak liczą, jak Platforma Oszustów im podaje. Proszę pamiętać o tym, że dla Platformy nie ma moralności, nie ma kultury, nie ma uczciwości. Jest wola zwycięstwa po trupach, ale
My musimy być górą. Mnie się przypomina film Sami Swoi. Po prostu sprawiedliwość, sprawiedliwość, ale zwycięstwo musi być nasze. Platforma tak się zachowuje, dlatego serwery wysiadły. Wszystko dzisiaj nie działa, ponieważ nie wygrała Platforma. Gdyby Platforma wygrała, serwery działałyby sprawiedliwie i uczciwie i sprawnie. Dobrze, panie Robercie, ale Platforma przegrała 4 punktami, okazuje się. To jest dużo. Ale to nie jest tak dużo, to ale jest dużo, a ja myślę, że przegrała dużo więcej, ale Platforma oszustów ma doświadczenie i podaje jak podaje. Dobrze, ale 3 miejsce zajmują frajerzy, tak zwani frajerzy, czyli partia PSL, gdzie pan Sawicki, wiceminister rolnictwa, nazwał rolników frajerami. I ci frajerzy 17% zdobyli w wyborach, więc oczywiście ja mówię cały czas sondażowe wyniki, 3 miejsce. Jak pan to oceni? Dlaczego ci frajerzy zagłosowali na frajera Sawickiego i osiągnęli 17% głosów? Powiem panu tak szczerze, co myślę, że gdyby nawet nie mieli punktów wcale, tych procent wcale, to i tak by mieli, ponieważ po prostu, niech pan zwróci uwagę, kończy się głosowanie o 21 i o 21 już wiedzą, kto ile ma, kto wygrał, kto przegrał, kto prowadzi. To znaczy sondażowe, to są sondażowe. Otóż chcę panu powiedzieć, sondażowo przygotuje się kant, żeby ogłosić ten kant w chwili zakończenia wyborów. Powiem panu krótko, nie wierzę, że za mojego życia na polskiej ziemi było jedno głosowanie demokratyczne, uczciwe. Proszę pamiętać, że PO to następca PZPR, to wierny uczeń i następca PZPR-u, czyli w służbie sąsiadom, sublokatorom, tylko nie Polsce i Polakom. Komu służy pan Komorowski, to pan wie. Komu Oczywiście. Służy pan Tusk, to pan wie. Tak jest. Dla którego Polska jest mitem, dla której Polski on nigdy nie działał. On tylko chętnie korzysta z pieniędzy Polaków ciężko wypracowanych. Po prostu mamy rządy oszustów, złodziei, a nawet morderców. Tak, ale panie Robercie, jeżeli pan wspomina tu o Komorowskim, tak zwanym prezydencie polskim, no może nie tak zwanym, bo on został wybrany bardzo przez... Bardzo prawidłowo, tak zwanym. To jest uzurpator Platformy, nadany z Platformy i Tuska. Dobrze, ale... Zamordowali Kaczyńskiego i nadali swojego. Ale cieszy się poparciem 70, może nie 70, 67% Polaków dalej popiera pana Komorowskiego. Proszę pana, to jest Więc taka o co tu prawda, chodzi? Jak się psy bodły, a rogów nie miały. Proszę pana, to jest wszystko na użytek głupców, a głupcy wierzą i głosują, choć to i tak nie ma znaczenia. Platforma oszustów stosuje metodę. Nieważne, kto głosuje, ważne, kto głosy liczy. I takie mamy efekty, takie mamy badania, takie mamy obopy i te inne. Po prostu, niech pan pamięta, Wałęsa do tej pory był bardzo uczciwym człowiekiem, a teraz jest agentem Bolkiem. Tusk był takim wielkim przeciwnikiem polskiej racji stanu. Nienawidził Polaków i Polski, a jest byłym premierem tego kraju. Powiem panu krótko. Ten kraj ciągle żyje jak zniewolony i poddaje się temu, że pracuje i żyje za talerz zupy, gdy złodzieje, łajdacy i malwersanci, łapówkarze w tym kraju na piedestale żyją jak pączki w maśle. Niech pan zobaczy, rencista dostaje 20-30 zł podwyżki, a kryminalista, łapówkarz, złodziej na ministerialnym stanowisku dostaje 600-800 do...